w meczu 9. kolejki. Widzew niestety tylko zremisował z Ursusem Warszawa 1-1. Z nami jest Maciek Kazimierowicz po tym spotkaniu. Maciek, remis w Morągu dał prowadzenie w tabeli, ale chyba tego lidera nie da się po tym remisie tutaj utrzymać. No nie wiem, trzeba poczekać do jutra, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jutro sezon się nie kończy, tak? Zostało jeszcze bardzo dużo kolejek do końca i tak naprawdę ten mecz nie jest to mecz decydujący, tak? Nawet jakbyśmy go wygrali, to też nie moglibyśmy się cieszyć już z awansu. Myślę, że jeszcze jest na tyle dużo meczy, że będziemy mogli zdobyć taką ilość punktów, która wystarczy do awansu. A czego dzisiaj zabrakło, żeby 3 punkty zostały w Łodzi? Myślę, że trochę szczęścia, bo mieliśmy sytuacje bramkowe, przeciwnik za dużo sobie ich nie stworzył i tą jedną bramkę, którą straciliśmy, to był przypadek, tak? Tam poszedł chyba rykoszet i wolana ta piłka przelobowała. Aczkolwiek no, my mieliśmy tych sytuacji bardzo dużo, no i tylko pech, że sprawił, że żadna nie wpadła do bramki, że tylko jedna, tak, a powinno być ich więcej. Szkoda tego straconego punktu także przez bardzo dobrą pierwszą połowę, no bo zwykle to bywało tak, że widzę strzelał w drugich połowach. 14 z 16 bramek strzelonych w drugiej części gry. Teraz już od pierwszej minuty zaatakowaliśmy, strzeliśmy szybko bramkę. Niestety druga połowa tym razem zawiodła. No tak, trener nas uczulał na to, żebyśmy w mecz weszli od pierwszej minuty. Żebyśmy od pierwszej minuty dyktowali warunki gry, żebyśmy narzucili szybkie tempo i zmusili przeciwnika do obrony. Myślę, że nam się to udało w pierwszej połowie. Myślę, że gdybyśmy strzelili tą drugą bramkę w pierwszej połowie, ten mecz by się zakończył. Podejrzewam, że w drugiej połowie byśmy kontrolowali przebieg gry, a tak Ursus wiedział, że jedna bramka wystarczy, jedna kontra i mogą doprowadzić do remisu i właśnie tak się stało. U nas trochę nerwowości chyba w tej drugiej połowie i dlatego no tak to się skończyło, a nie inaczej. Zwykle w tych pierwszych meczach, nawet już pod wodzą Franciszka Smudy później, mało strzelaliśmy z dystansu, raczej staraliśmy się grać cierpliwie. Dzisiaj trochę inny był ten Widzew, bardziej bym powiedział nerwowy. Często też strzały z dystansu widzieliśmy nawet już z 30 metra. Może brakowało tego ostatniego podania i jeszcze nie pociągnięcia tej akcji o jedną koronkę do przodu. Tak, no ale z drugiej strony właśnie czasami jest w drugą stronę, że to podanie jest o jedno za dużo i czemu potem się pytamy, nie było uderzenia, tak? Zdawaliśmy sobie sprawę, że murawa jest bardzo mokra przed meczem i powiedzieliśmy sobie w szatni, żeby uderzać na bramkę, tak? Bo wiedzieliśmy, że bramkarze będą mieli ciężko. No i u nas wolan, gdzie próbowaliśmy właśnie te strzały blokować, a z kolei my tych strzałów powinniśmy oddawać jak najwięcej, żeby bramkarz rywali miał problemy. No, może faktycznie w niektórych sytuacji brakowało tego jeszcze podania, zagrania. Aczkolwiek myślę, że co do uderzeń nie powinniśmy się tutaj czepiać, ponieważ no, jeżeli nie ma uderzeń, to nie będzie bramek, tak? Franciszek Smuda miał bardzo dobry początek. Wygrywaliśmy mecze wysoko, wygrywaliśmy mecze pewnie. Od 3 spotkań widać mały regres. Mecz z Olimpią Zambrów, zwycięstwo, ale wyczerpane w ostatnich sekundach. Już w Morągu ta seria fantastyczna przerwana. Nadal jesteśmy pod wodą Franciszka Smudy niepokonani, ale ten drugi remis zostawia niedosyt. Powiedz, kibice mają powody do zmartwień, czy to raczej po prostu wypadki przy pracy, które zdarzać się muszą, no bo wiecznie też nie będziemy wygrywać? Nie, my mamy cały czas swoją filozofię, wiernie kroczymy od treningu do treningu i polepszamy swoją grę. To, że teraz przyszły 2 remisy, to tak naprawdę nic nie znaczy. No, pod wodzą trenera Franciszka Smudy jesteśmy dopiero 1,5 miesiąca i tak naprawdę my się ciągle poznajemy. No, myślę, że kluczowy czas będzie w okresie zimowym, gdzie my będziemy mieli okres przygotowawczy z trenerem i będziemy mogli się przygotować, bo tak naprawdę teraz to my żyjemy od meczu do meczu, nie mamy nawet czasu za bardzo, żeby potrenować, żeby przyswoić tą filozofię trenera, no bo tak naprawdę nie ma kiedy. Są treningi pomeczowe, przedmeczowe i one się raczej na takich treningach za dużo nie wypracuje. Mamy może 2-3 jednostki w ciągu tygodnia, gdzie możemy potrenować, dlatego nie upatrywałbym w tych remisach jakichś niepokojących sygnałów. Myślę, że wszyscy będziemy szczęśliwi na koniec sezonu, a to, co się dzieje teraz, to po prostu no może troszkę brak szczęścia i tak bym to nazwał. Oby tego szczęścia nie zabrakło w dalszej fazie sezonu. Z nami był Maciej Kazimierowicz po pechowym remisie 1-1 z Ursusem Warszawa. Dzięki.